Dzień dobry, witam Państwa wszystkich serdecznie na konferencji prasowej, podczas której pan prezydent miasta Bejkerowa, pan Krzysztof Hildebrand, przedstawił swoje stanowisko odnośnie skrzyżowania ulicy Orzeszkowej z drogą krajową nr 6 w Bejkerowie i zamontowanych tam fotorejestratorów. W konferencji prasowej udział bierze także pan Wojciech Kozłowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Proszę bardzo, panie prezydencie. Witam serdecznie Państwa. W związku z przedwyborczym atakiem działaczy Wejherowskiej Platformy Obywatelskiej na moją osobę, polegającym m.in. na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji na temat montażu funkcjonowania fotorejestratorów przejazdów na czerwonym świetle na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 z ulicą Orzeszkową, chcę przedstawić fakty i stanowisko moje w tej sprawie. Oświadczam, że całkowicie nieprawdziwe są insynuacje działaczy Wejherowskiej Platformy Obywatelskiej, jakobym wprowadzał w tej sprawie społeczeństwo w błąd, czy też coś ukrywał przed społeczeństwem. W sposób kłamliwy działacze Wejherowskiej Platformy Obywatelskiej przedstawiają zagrożenie bezpieczeństwa. Chcę podkreślić, że nie ma pokrycia w faktach opinia, jakoby omawiane fotorejestratory służyły do polowania na kierowców w celu pozyskania pieniędzy. Jako prezydent miasta zwracam dużą uwagę na podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom, gdyż jest to ważny element życia. Przynoszą one efekty, gdyż generalnie Wejherowo jest bezpieczne. Prowadzimy wiele różnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, w tym na drogach. Te działania muszą oczywiście dotyczyć również najważniejszej i najbardziej ruchliwej drogi nr 6. Chociaż nie jest to droga miejska, nie należy do samorządu miejskiego, nie uciekam od rozwiązywania problemów, które na niej występują, gdyż dotyczą mieszkańców naszego miasta. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która jest zarządcą drogi krajowej nr 6, wskazywała m.in. na dwa niebezpieczne miejsca, proponując jednocześnie rozwiązania zaistniałego na nich problemu. Informacje na ten temat można znaleźć w raportach o stanie bezpieczeństwa publikowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad od 2011 roku. Na Rondzie Solidarności i na skrzyżowaniu z ulicą Orzeszkową został zainstalowany system do automatycznej rejestracji wjazdu na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, zwany fotorejestratorami lub kamerami. Na Rondzie Solidarności zadziałał prawidłowo i w krótkim czasie ilość przejazdów na czerwonym świetle spadła o 90%. Co wpłynęło na znaczną poprawę bezpieczeństwa. Natomiast na skrzyżowaniu z ulicą Orzeszkową pojawiły się trudności. Obecnie sytuacja wyraźnie się poprawia. Ponadto kolizje, których więcej zdarzało się przez okres kilku miesięcy bieżącego roku, obecnie, co chcę podkreślić, występują już sporadycznie. W końcowym rozrachunku bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych korzystających z przejść przez jezdnię poprawia się. Przedstawiany przez Wejherowską Platformę Obywatelską sytuacja jako katastroficzna na tym skrzyżowaniu, ten obraz jest fałszywy. Na skrzyżowaniu zdarzały się kolizje, głównie najechanie na tył pojazdów, ale nie było żadnej katastrofy, żadnych ofiar lejącej się krwi, jak próbuje się to wmówić społeczeństwu. Oczywiście wymaga zbadania zagadnienie, dlaczego akurat na tym konkretnym przypadku wdrażanie systemu i osiągnięcie efektu napotkało na takie trudności. Jakie były tego przyczyny? Zajmie się tym Instytut Badawczy Dróg i Mostów, który jest właścicielem systemu kamer i prowadzi projekty badawcze w całej Polsce w zakresie sposobów bezpieczeństwa, m.in. na skrzyżowaniu z ulicą Orzeszkową. Zarządca drogi, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, opracowała raport
wskazujący na niebezpieczne miejsca na drogach województwa pomorskiego i pokazujący sposoby poprawy bezpieczeństwa. Takim miejscem było skrzyżowanie drogi krajowej nr 6 z ulicą Orzeszkową. W tym rejonie w 2011 roku było 31 kolizji, 4 wypadki, a 5 osób zostało rannych. Miały m.in. miejsca potrącenia pieszych na przejściu. W kolejnych latach było podobnie. W celu poprawy bezpieczeństwa Generalna Dyrekcja zaproponowała montaż fotorejestratorów, czym zajął się Instytut Badawczy Dróg i Mostów, który jest wiodącą polską placówką naukową, zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej, nadzorowaną przez ministra infrastruktury i rozwoju. Przepisy prawa i procedury wymagają, aby takie działania w części roboczej włączył się gospodarz terenu, czyli w naszym przypadku władze miasta. I to zrobiliśmy, czego nigdy nie ukrywałem. Musieliśmy formalnie wystąpić o wydanie decyzji administracyjnej. Nigdy nie twierdziłem, że tak nie było. Jak próbuje mi się to fałszywie przypisać. Jako prezydent miasta, wiedząc o zagrożeniu bezpieczeństwa dla mieszkańców w tym miejscu, nie mogłem stać z boku i udawać, że nie ma problemu, że to nie moja droga. Tym bardziej, iż na tym skrzyżowaniu zginęły kilka lat temu dwie dziewczynki, uczennice szkoły podstawowej nr 5. Nie uciekam od odpowiedzialności za to, co dzieje się w mieście. Montaż kamer miał też zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom dużego osiedla mieszkaniowego, osiedla Fenikowskiego, którzy korzystają z przystanków autobusowych, przejść dla pieszych i wyjazdu z ulicy Orzeszkowej, a więc są najbardziej narażeni w przypadku przejazdu na czerwonym świetle z kierunku drogi krajowej. A co by było, gdyby ktoś zginął w wyniku wjechania na czerwonym świetle na tym skrzyżowaniu? Zostałbym oskarżony o zaniechanie, zapewne przez tych samych działaczy Platformy Obywatelskiej, gdyż dla nich każdy powód do ataku na mnie jest dobry. Oświadczam, że nie polujemy na kierowców, nie stwarzamy sztucznej sytuacji w celu pozyskiwania pieniędzy, bowiem na skrzyżowaniu z ulicą Orzeszkowej istniał realny, poważny problem i należało podjąć działania w celu jego rozwiązania. To powoli się udaje. Podkreślam, że nie było i nie jest ani celem moim, ani Straży Miejskiej zdobywanie pieniędzy dla miasta poprzez mandaty. Mandaty są efektem nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Cieszy mnie fakt, że jest ich coraz mniej. Z powyższych powodów nie ma pokrycia w faktach opinia, jakoby omawiane fotorejestratory służyły do polowania na kierowców w celu pozyskania pieniędzy. Fejherowska Platforma próbuje dla swoich celów politycznych, dla zdobycia władzy, wykorzystać kierowców, których część jest niezadowolona. Nie wszyscy złamali przepisy celowo, niektórzy po prostu być może zakapili się na tych światłach. Rozumiem ich rozgoryczenie i wyrażam ubolewanie z powodu czasami nadmiernych trudności. Widząc pojawiające się problemy, wystąpiłem do Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Krajowych i Autostrad o instalację liczników czasu do zmiany świateł lub spowodowanie wydłużenia czasu żółtego z 3 do 5 sekund, żeby na tym skrzyżowaniu stworzyć lepszy komfort przejazdy, ale to wymaga zgody ministra infrastruktury i rozwoju. Uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Chciałbym podkreślić, że w opinii Głównej Inspekcji Transportu Drogowego i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad fotorejestrator na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 z ulicą Orzeszkową został zamontowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Medialna nagonka
ze strony moich oponentów wejherowskiej Platformy Obywatelskiej i części mediów, oparta na kłamstwach i manipulacji, została rozpętana do absurdalnych rozmiarów. Widać, działacze wejherowskiej Platformy Obywatelskiej nie mają nic, do czego mogli się przyczepić w mieście. Nie mają również nic innego, co mogliby zaproponować mieszkańcom. Wygląda to raczej na działania związane z nienawiścią. Ta nagonka jest wyłącznie elementem przedwyborczej gry. Nie ma nic wspólnego z rzetelną dyskusją nad bezpieczeństwem. Proszę o obiektywną i pozbawioną medialnego szumu ocenę opisanej sytuacji i wyciągnięcie wniosków. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Ministerstwo Infrastruktury zaleciło usunięcie tych wideorejestratorów skrzyżowania. Zostaną one usunięte? Jeżeli będzie taka decyzja ministerstwa, to zgodnie z tymi procedurami ministerstwo będzie działało. Z tego co wiem, to instytut, co wspominałem, podlega pod ministerstwo, które jest właścicielem kamer. Także takie decyzje, jakie ministerstwo podejmie, takie będą realizowane. My na to nie mamy specjalnego wpływu. A jeżeli doszłoby do takiej decyzji, że wideorejestratory miałyby zostać zdjęte, czy kierowcy, którzy zostali ukarani mandatami właśnie, mandatami, które zarejestrowały te wideorejestratory, będą mogli liczyć na umorzenie mandatu? Wie pan, wszystko musi być zgodnie z przepisami prawa. Nie znam, żeby był taki przepis, który pozwalałby anulować mandaty. A czy te wideorejestratory posiadają homologację? Proszę pana, te wideorejestratory są własnością Instytutu Budowy Most, więc należy się tam do nich zwrócić. Z mojej informacji, które posiadam, wszystkie elementy, które są wymagane przepisami, są prawidłowe. Jeszcze ostatnie pytanie odnośnie samego pomysłu zamontowania tych wideorejestratorów. Kto tak naprawdę był pomysłodawcą? Bo właśnie, jeżeli chodzi o opozycję, no to sugerują, doszli do pism, że to właśnie pan prezydent wnioskował o to. Proszę pana, ja mam tutaj wydaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad raport o zagrożeniach, które występują na terenie województwa pomorskiego i tam jest to wymienione skrzyżowanie i wyraźnie jest tam wniosek informujący o tym, że taki właśnie fotorejestrator powinien być założony. Ale jeżeli chodzi o sam wniosek, czy pan prezydent wnioskował o to, bo mam przed sobą właśnie też ten dokument. Znaczy nie sam wniosek, ale dokument od głównego inspektora transportu drogowego. Jest jasno napisane, że po rozpatrzeniu wniosku pana Krzysztofa Wildebrandta, prezydenta miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2013 roku, znak SM.2615.3.2012.AG o wyrażenie zgody na instalację stacjonarnego urządzenia rejestrującego ujawniającego niestosowanie się kierujących do sygnałów świetlnych na drodze krajowej nr 6 ulica 1 Brygady Pancernej Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Elizy Orzeszkowej w Wejherowie, na którym dróg jest sterowany sygnalizacją świetlną. Może pan podać jeszcze datę? Datę samego dokumentu to jest 21. Albo rok. 2013. Tak jest. Widzi pan, to co ja pokazuję, to jest rok 2011 i tutaj jest informacja o tym, że na tym skrzyżowaniu mają być założone te fotorejestratory. I teraz chcę jeszcze panu poinformować, że te fotorejestratory mogą być obsługiwane przez Główny Inspektor Transportu Drogowego lub przez Straż Miejską. Nie wszystkie samorządy posiadają Straż Miejską, nawet nasze okoliczne wiele samorządów nie posiada, natomiast Wejherowo tak. W związku z tym może Wejherowo też obsługiwać mandaty, jeżeli będą takie informacje przekazywane do miasta. Ale sama procedura jest związana z określonymi działaniami. Między innymi z wystąpieniem moim do głównego inspektora o ustalenie miejsca posadowienia kamer, wystąpienie do policji, wystąpienie do generalnej dyrekcji, która wcześniej zaleciła, ale jeżeli uzgadnia, że obsługiwane będzie to przez miasto, to wymaga takich procedur. I ta cała procedura została przez nas wykonana.
Może warto tutaj dodać jedną rzecz, iż gospodarzem drogi krajowej jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To wynika z przepisów prawa. Ze wszystkich dokumentów wynika, iż Generalna Dyrekcja, będąc gospodarzem tej drogi, prowadziła pewien monitoring zdarzeń i to miejsce, miejsce skrzyżowania ulicy Łożyszkowej, uznała za szczególnie niebezpieczne i zaleciła wykonanie określonych działań. Władze miasta, prezydent miasta, wiedząc o tym zagrożeniu, no, nie mógł uciekać przed problemem i udawać, że to nie jego problem. No, byłoby to nieprawidłowe działanie, mogłoby zostać nawet określone przez jako zaniechanie. Pamiętajmy, że tam parę lat temu zginęły dwie dziewczynki. Dlatego na etapie roboczym jak najbardziej zasadne jest, żeby władze miasta się w to włączyły w celu wspólnie z Generalną Dyrekcją, gospodarzem, podkreślam, tej drogi, ten problem rozwiązało. Tutaj nic sami samodzielnie robić nie możemy. Warto też powiedzieć, że jeżeli już jest tutaj przytoczona była ta, powiedzmy, decyzja Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, to myślę, że Główna Inspekcja Transportu Drogowego, wydając tę decyzję, sprawdziła, czy wszystkie urządzenia, które planuje zamontować Instytut Badawczy Dróg i Mostów, są prawidłowe, zgodne z przepisami i spełniają wszelkie prawem przewidziane w Polsce normy. No nie mamy powodów, żeby tak sądzić. Ta instytucja, czyli Instytut Dróg i Mostów, podlega ministrowi rozwoju infrastruktury, więc profesjonalnie się tym zajmuje. Tak samo Generalna Dyrekcja zapewne to wszystko weryfikowała, jak i policja, wydając opinię. W zgodnej opinii zarówno przedstawicieli Głównej Inspekcji Transportu Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, urządzenia są zamontowane w sposób jak najbardziej prawidłowy. W związku z powyższym mandaty, które były tam wystawiane, również są wystawione prawidłowo i to jakby jest zupełnie osobna sprawa od tego, co się z tym urządzeniem stanie. Być może będzie tak, że był pewien etap, kiedy to urządzenie funkcjonowało, a potem przestało funkcjonować, ale to, co się zdarzyło, już się zdarzyło. Pan prezydent wyraził ubolewanie z powodu nadmiernych trudności. Rozumiemy to, że nie wszyscy kierowcy złamali przepisy celowo, niektórzy być może się zagapili, no ale takie są przepisy ruchu drogowego, taka jest ocena zagrożenia bezpieczeństwa. Na szczęście już obecnie tych zdarzeń drogowych są na tam sporadycznie, już tych kolizji nie ma, więc myślę, że sytuacja się poprawia i to jest najważniejsze. Dzisiaj jest to próba odgrzewania przez Platformę Wejherowską, Platformę Obywatelską, jak to się mówi, starych kotletów i zbijania na tym kapitału politycznego. Jeśli można jedno merytoryczne pytanie, Sebastian Kwiatkowski z Radia Gdańsk. Jak pewnie nie jest tajemnicą, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wysłało do Głównej Inspekcji Transportu Drogowego zalecenie, aby zdemontować te fotoradary, co stało się przyczyną burzy medialnej. Ja, Radio Gdańsk, w rozmowie z Adinem Gajadurem, rzecznikiem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, powiedział, że do prezydenta miasta Wejherowa zostało wysłane pismo, w którym jest prośba o ponowne przeanalizowanie zasadności instalacji urządzania na tym skrzyżowaniu ulicy Gdańskiej i Orzeszkowej oraz o analizę organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu i działania sygnalizacji świetlnej. Wniósł, sugerując, że wprost decyzja na temat lokalizacji tego urządzenia jest tylko i wyłącznie gestią miasta. Jaka jest Państwa opinia? Jeżeli chodzi o analizę bezpieczeństwa, to oczywiście każdy, kto do nas się wystąpi, taką analizę z naszego punktu widzenia będziemy realizować i będziemy przekazywać. Natomiast analizę systemu działania to nie do nas na pewno, bo my nie jesteśmy ani zarządcą drogi, ani nie mamy możliwości podejmowania takich działań na w stosunku do urządzeń, które nie są nasze. Zasadności instalacji tego urządzenia w tym miejscu, gdyż stało się to na Państwa wniosek i też na Państwa wniosek może jedynie, zdaje się, zostać to urządzenie zdemontowane. Nie wiem, nie słyszałem czegoś takiego. Ale za zgodą Głównej Inspekcji. Ja myślę, że w tym wypadku odpowiedzialne instytucje państwowe nie powinny tutaj próbować się przerzucać pismami i spychać odpowiedzialność jeden na drugi. Tylko zarówno Główna Inspekcja, która przecież wydała na to zgodę, jak i Generalna Dyrekcja będąca zarządcą drogi, jak i Policja Państwowa, wspólnie myślę ze Strażą Miejską, powinny się pochylić nad zbadaniem sytuacji na tym skrzyżowaniu, czyli statystyki, powodu występowania tych zdarzeń w różnych, powiedzmy, przedziałach, tak? Czy to wiekowych, czy czasowych, czy w jakie dni tygodnia i tak dalej, wyciągnąć stosowne wnioski. Natomiast zwracam uwagę, że żadna z tych instytucji z dostępnych tam informacji i korespondencji, po pierwsze, nie zakwestionowała zarówno sensowności, jak i legalności tych urządzeń, po drugie, zwraca się jedynie o analizę, czyli wpłynęły jakieś sygnały, więc instytucje się pytają, no na razie to się pytają siebie nawzajem, tak? Proszę to zbadać, jaka tam jest sytuacja, ale to jest bardzo na dzień dzisiejszy ostrożne i tak należy to rozumieć.
Więc robienie dzisiaj z tego powodu afery szumu ma wyłącznie kontekst przedwyborczy, polityczny. Bądźmy realistami. W jesienią tego roku są wybory samorządowe. Wszyscy o tym Państwo zapewne wiedzą. Nie jest tajemnicą, że różne osoby już rozpoczynają swoją kampanię wyborczą. No jest to naturalne. Zarówno zapewne pan starosta Reszke, który jest szefem Platformy Obywatelskiej, jak i pan radny Jacek Gawka, który, jak się mówi, będzie startował na prezydenta miasta, tą kampanię już rozpoczęli. Niestety rozpoczęli ją w bardzo złym stylu, czyhając na te zdarzenia, które na drodze krajowej mają się zdarzyć. Zachowują się, powiem, troszeczkę jak sępy. Mianowicie krążą wokół tego skrzyżowania i tam patrzą, jakie są wypadki, ranni, o najlepiej może jakieś, powiedzmy, ofiary śmiertelne. Wtedy będzie okazja, żeby przełożyć prezydentowi. Myślę, że to nie jest właściwa droga w ogóle do prowadzenia kampanii wyborczej. Radny Gawka, jeżeli zostanie kandydatem na prezydenta, to myślę, że będzie miał przydomek sęp. Sęp to jest takie zwierzę, które krąży nad danym miejscem i upatruje zwłok, bo nimi się żywi. Pan radny Gawka zachowuje się w ten sposób, że krąży wokół skrzyżowania i wypatruje tam różnych zdarzeń, bo żywi tym swoją kampanię wyborczą. Tak? Jest to pokarm dla tych działań, które prowadzi. Uważamy to za dosyć żałosne zachowanie, bo nie ma czy to jest wszystko, co ci ludzie potrafią zaoferować wyborcom, co działacze Platformy Obywatelskiej, kandydat być może na prezydenta, pan Gawka potrafi zaoferować wyborcom? Od dłuższego czasu zwracamy, że nie ma żadnej konstruktywnej propozycji i rozmów ze strony Platformy Obywatelskiej. Jedyny program, jaki PO ma, bo tutaj w Wejherowie, to jest nienawiść. A jedyną metodą do prezydenta Krzysztofa Hildebranda, jedyną metodą to są personalne ataki. I tak na dzień dzisiejszy wygląda. Zamiast się cieszyć, że sytuacja się poprawia, że nie ma zdarzeń, że jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, to próbują dalej z uporem maniaka, krążąc jak te sępy, próbować tutaj wykorzystywać to do celów politycznych. To jest też bulwersujące dlatego, że zabija to jakąkolwiek realną, uczciwą dyskusję na temat poprawy bezpieczeństwa, bo z tego się robi polityka, a nie dyskusja merytoryczna. Jeśli można, to inaczej stawiając pytanie, ufam, że merytorycznie nie wyborcze, panie prezydencie. Jeżeli Inspekcja Transportu Drogowego mówi, to od państwa zależy, czy to urządzenie pan dalej będzie. Ale jak proszę pana, nie widziałem, żeby inspekcja drogowa w taki sposób stawiała sprawę. Tak mi powiedział rzecznik tej inspekcji. Nie znam. Pytają się, jaka jest nasza ocena bezpieczeństwa, bo my cały czas mówimy o bezpieczeństwie. I mówią, że tylko państwo są w stanie zdjąć to urządzenie. To nie są nasze urządzenia, więc nie możemy je zdejmować. Natomiast możemy się wypowiadać na temat bezpieczeństwa i takie zapytania są. I na temat bezpieczeństwa będziemy rozmawiać. Zauważcie państwo, że te kamery pokazały, że jest kłopot z przejazdem na tym skrzyżowaniu. A tego typu kamer, jeżeli pan popatrzy od Wejherowa do Gdańska, na większych skrzyżowaniach wszędzie są montowane. Więc uważam, tym bardziej należy przeanalizować te skrzyżowania i znaleźć przyczyny, dlaczego one stanowią problem i dla kierowców, i zagrożenie dla przechodzących pieszych, po to, żeby tą przyczynę usunąć. To jest, uważam, poprawa bezpieczeństwa. Czyli musimy szukać takich rozwiązań, które spowodują, że i kierowcy będą mogli ze spokojem tam przejechać i nie będą się stresować, i piesi też będą mieli szansę przejść cało. Jak wspomniałem, jest tam jedno z większych osiedli wejherowskich, gdzie akurat komunikacja autobusowa znajduje się na drodze krajowej nr 6. Tym bardziej, że tam zginęły kiedyś dwie dziewczynki. Pamiętam to zresztą razem z prezydentem Tokłowiczem, jak media nas atakowały. Dlaczego żeście nic w tym zakresie nie zrobili? Ja to pamiętam do dzisiaj. Jest to na mnie przed oczyma, więc mam tą świadomość, że trzeba takie działania podejmować, żeby było bezpiecznie. Tam może być bez kamer, może bez przejścia, może jeszcze co innego należy zrobić, ale to trzeba przeanalizować. I w każdej sytuacji, gdzie będzie to wymagało przeanalizowania danych dotyczących bezpieczeństwa, to na pewno się miasto w to włącza i każdy może zadać to pytanie i na pewno nie będziemy z boku. Bo zależy nam, żeby doprowadzić do sytuacji takiej, żeby było tam bezpiecznie. Cóż, możemy się rozstać z taką nadzieją, bo wszystkim na tym zależy, że będzie bezpieczniej i mandatów będzie mniej, co już staje się faktem. Dziękuję państwu.